Chciałem was bardzo serdecznie zaprosić do kolejnego filmu, w którym głównym bohaterem jest Porsche 911. Ale wcześniej pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, dania łapki w górę, bo to pozwala nam się rozwijać, i wbijajcie na Instagram, gdzie wszystko macie wcześniej. Oklejamy Porsche 911 folią PPF, która ma około 200 mikronów grubości. Chroni ona przed odpyskami, od kamieni. To jest najlepsza obecnie na rynku metoda ochrony lakieru. Projekt jest o tyle ciekawy, że zmieniamy wykończenie tego lakieru. Obecnie auto jest w połysku. Oklejamy go folią PPF matową. Żeby fajnie okleić maskę, musieliśmy zdjąć ten przedni znaczek Porsche. Jest on montowany w ten sposób, że jest przykręcany dwoma śrubami. Z reguły w samochodach jest on tylko wklejany, ale Porsche czy Ferrari ma montowane znaczki na śruby. No i teraz go zamontujemy. Każdy element sobie dokładnie mierzymy. Tak, na przykład mamy tutaj ten błotnik. Jego musimy mocno uciągnąć z tego względu, że jest on przełamany w kilku płaszczyznach, jest on bardzo obły, a folia też jest gruba i nie formuje się jej tak łatwo jak folii do zmiany koloru, ale zrobimy sobie większe zapasy, mocno ją pociągniemy i będzie siedzieć. No i teraz tak, element będziemy kleić przedni lewy błotnik, element już mamy przygotowany, oczywiście dokładnie odtłuszczony, wcześniej jakby wymagał tego, przepolerowaliśmy go tak, żeby był idealny, żeby idealny element zabezpieczać folią. Teraz po prostu jest cały zlany wodą, żeby żaden pyłek nam nie podszedł. No bo wiadomo, jakby były jakieś syfy, no to by była straszna lipa, a tego wszystkiego chcemy uniknąć, także mamy sterylne warunki. Jak widzicie, cała podłoga jest tak samo zlana wodą i będziemy teraz aplikować folię. No i też warto jest się samemu spsikać, bo wiadomo, mamy włosy, jakieś pyłki, kurze na całym ciele, a dzięki temu unikniemy tego całego syfu pod folią i będzie idealnie wyglądała. Jak znaleźliśmy jakiegoś takiego mikrośmietka, to i tak go jesteśmy w stanie jeszcze wypłukać, tak żeby idealnie było. Już wiecie, no nikt by tego normalnie nie zauważył, ale my do końca nie jesteśmy. Ford RS tutaj jest naznakowany 200 plus team. To jest team, z którym jestem od początku, z chłopakami tworzymy niesamowite relacje, nie tylko samochody, ale w życiu codziennym, także możecie przyjechać też zawsze na spota. W Fordzie tym kiedyś okleiliśmy właśnie tylne lampy folią PPF, tak samo odblaski, trzecie światło, stop. Wykonaliśmy stylizację na wszystkich szybach, z tego względu, że przednia to jest kameleon. Auto jest niebieskie, no i jest niebieska folia, która jest w 100% legalna, daje nam ona prywatność, no i przede wszystkim nie musicie, jak ja muszę, rozkładać takich mat, żeby auto się nie nagrzewało, ponieważ folia praktycznie w 90% redukuje nagrzewanie się deski rozdzielczej. Na takie upalne dni jak dzisiaj idealne rozwiązanie. No i to piękne wnętrze, te lekkie i mega niewygodne na trasach
fotele Recaro, które świetnie trzymają. Poddajemy bieżącej pielęgnacji. Te usługi możecie cały czas u nas wykonywać, zapisywać się pod numerem telefonu, który dobrze znacie, ale wam przypomnę, bo to jest 692 472 323. Chciałem wam powiedzieć jeszcze o bardzo ważnej kwestii, ponieważ to auto ma około 33 tysięcy przebiegów. No i wiadomo, ma już jakieś ślady użytkowania i to całkiem niemałe. Na tych tylnych nadkolach, zobaczcie, mimo że była w oryginale folia PPF zabezpieczająca przez Porsche, my ją zdjęliśmy, to tutaj, gdzie nie ma folii, jest mnóstwo takich małych odprysków lakieru. No jak zobaczyliście wcześniej na przebitkach, jest sporo tych defektów, odprysków lakieru, ale to nic strasznego, ponieważ je uzupełnimy, skorygujemy i oklejając taki dany element folią, no będzie jak nowy, więc cała fura, mimo, bo to jest 2019 rok, mimo 33 tysięcy przebiegów, właściciel będzie miał nowe auto i to jest największa zaleta oklejania samochodów bezbarwną folią ochronną. I tak samo te odpryski nie będą już powstawały. Także auto będzie trzymało wartość, nie ma nic obecnie na rynku lepszego. Jak robimy detailing, to robimy detailing wszystkiego. Nie zapomnimy też o felgach. Zdejmiemy te 20-calowe obręcze, pokryjemy je powłoką ceramiczną, zarówno bęben w środku, jak i wierzchnią część, tak żeby pył z klocków hamulcowych się nie wżerał, była łatwość pielęgnacji. Tak samo te piękne zaciski hamulcowe również wyczyścimy i zabezpieczymy powłoką. Nie zapomnimy też o powierzchniach szklanych, z których najpierw usuniemy wszystkie water spoty, czyli osady z twardej wody, polerując szyby, a kolejnie nałożymy powłokę ceramiczną. W takich metamorfozach, jak widzicie, czyli zmiany z połysku na mat, mega ważną i istotną kwestią jest to, żeby te szablony, które czasem mamy gotowe, powiększać lub elementy, które nie da się zrobić szablonu, po prostu okleić z brytu, czyli z rolki, folię i potem idealnie dociąć, tak żeby każdy róg był idealnie zawinięty, tak żeby nigdzie nam nie prześwitywał ten błyszczący lakier. I tutaj właśnie wszędzie tą folię zawijamy, tak żeby nigdzie nam ten połysk nie prześwitywał. Tutaj mamy zajebistą 911 Carrera w 4S-ie, w czterobucie. No i słuchajcie, wydarzyła się taka sytuacja, że wycięliśmy przednią szybę. Wycięliśmy ją dlatego, klient sobie zażyczył i nam to po prostu oddelegował, aby tą szybę wyciąć i dać nową uszczelkę, bo uszczelka, mimo że to auto jest świeże, była uszkodzona, a ma być auto zrobione perfekcyjnie, idealnie, więc szybę wycięliśmy, damy nową uszczelkę i ją wstawimy, a przy okazji mega fajnie sobie podejdziemy tutaj na słupeczku folią, bo mamy taką możliwość, więc będzie to zrobione perfekto. Ręczniki są położone po to, żeby tutaj nam się deska nie zabrudziła albo żeby nam coś nie uszkodziło. No to co, chciałem wam pokrótce powiedzieć, że mamy nową stronę internetową w końcu. I teraz tak, mamy zakładki najważniejsze, nasz core biznesu, czyli usługi, jak zmiana koloru. I teraz Łukasz może podjąć tutaj kamerą. Pokażemy, jak to wygląda. Tutaj na górze jest, wiadomo, filmik, ujęcia. I kolejnie są opisy, dlaczego warto okleić samochód. Zalety oklejania. Oczywiście zamówić możecie u nas bezpłatną wycenę. No i kolejnie jest galeria realizacji, jakie auta oklejaliśmy na zmianę koloru i najczęściej zadawane pytania. Nie musicie mi po 10 wiadomości wysyłać i dopytywać, tylko tutaj macie takie najczęściej trafiające się pytania. Rozwijacie sobie i macie odpowiedzi. Kolejnie są opinie i możecie zamawiać przez formularz bezpłatną wycenę.
którą przygotujemy. I moi kochani, projekt Porsche uważam za zakończony. Pamiętajcie, żeby wbijać na naszego Instagrama, gdzie wszystko jest zdecydowanie wcześniej. Wszystkie linki pozostawiam Wam w opisie filmu, również do naszego sklepu. A teraz podziwiajcie efekt końcowy. Przednie reflektory tego kultowego auta też przyciemniliśmy delikatnie folią PPF. Zdecydowanie mniej niż te tylne, ale ta stylizacja nadała takiego pazura temu samochodowi. Przy czym lampa jest też chroniona, ponieważ folia ma około 200 mikron. Nie zapomnieliśmy też o wnętrzu, gdzie wykonaliśmy pełen detailing. Tutaj jest mnóstwo skóry, także ją całą dokładnie wyczyściliśmy, zaimpregnowaliśmy, tak żeby jak najmniej się brudziła i jak najdłużej po prostu wyglądała jak nowa. Musicie o tym pamiętać, że taką bieżącą pielęgnację warto często wykonywać, szczególnie na tym fotelu kierowcy, bo to chroni przed przetarciami. A to najważniejsze. No i na tak oklejony samochód oczywiście dajemy aż 10 lat gwarancji, także same plusy. Nie będzie się on rysował, nie będzie podatny na uszkodzenia mechaniczne, przy tym jest piękna stylizacja, oszczędność na lakierze matowym, który w Porsche kosztuje krocie i trzeba o niego mega dbać. Także same zalety, jeżeli Ty masz taki samochód i chciałbyś go okleić, zabezpieczyć, no to zapraszam Cię serdecznie do kontaktu.